Początek marca 2023. Pogoda powinna być już fajna iść ku lepszemu. Natomiast jest jak jest, jutro będzie jeszcze gorzej, a pojutrze będzie, podejrzewam, tak samo jak dziś. Także udało mi się na styk zrobić zdjęcia tego samochodu do ogłoszenia, bo lepsze takie niż żadne, niż czekanie po prostu na ładniejszą pogodę, na brak opadów śniegu. Marzec. Słuchajcie, kupiłem to auto. Jak to kupiłem, co trzeba było tam zrobić, no to o tym wam zaraz powiem i niestety ta kartka, którą w tej chwili trzymam w dłoni, no to to jest powód rozpaczy, powód rozpaczy na początku mój, a później prawdopodobnie właśnie poprzednich właścicieli tego samochodu, ponieważ niestety niezbyt fajnie się zadziało po kupnie właśnie tego samochodu, a właściwie po sprzedaży, po tym kiedy oni mi go sprzedali, bo u mnie jest bez zmian. Poza takim chwilowym szokiem, chwilowym zatrzymaniem akcji serca, można nawet powiedzieć, bo koperta z tej właśnie instytucji nic dobrego nie świadczy, nigdy nic dobrego nie zwiastuje. Słuchajcie, o co tam mogło chodzić? Pytanie do Was. Zgadujcie, co mogło być w tej kopercie i z jakiej instytucji mogłem otrzymać właśnie to pismo. A ja pokażę Wam ten samochód, powiem, co tam zostało zrobione i o tej magicznej kopercie, o tym magicznym piśmie. Także lecimy z tematem. Siemanko, Handluj tym czyli z życia handlarza samochodami używanymi i kolejny samochód, z którego sprzedaży poprzedni właściciele na pewno nie będą zadowoleni. Niestety przykra niespodzianka ich czeka, a właściwie już tą przykrą niespodziankę otrzymali. Także o co chodzi z tym samochodem i dlaczego ci właściciele pewnie teraz żałują, że sprzedali mi to właśnie auto? Bardzo nie lubię nagrywać tak na szybko, na wariata. Dzisiaj zresztą ewidentnie nie mam dnia do nagrywania, do mówienia w ogóle nie mam dnia. No ale wiecie, pogody się nie oszuka, także trzeba to zrobić dziś, żeby później mieć święty spokój. Także fotki zrobione, filmik taki typowo sprzedażowy nagrany. I teraz mogę trochę czasu poświęcić właśnie opowiedzeniu tej historii tego właśnie samochodu. I to jest jak historia tego swetra słynnego. Natomiast to auto, czyli ten Renault Scenic z 2000... Renault w sumie. Renault Scenic? Z 2002 roku jest to pierwsza generacja tego właśnie auta, model po liftingu, no bo jakby nie patrzeć, 2002 rok, no to, to one się już chyliły ku schyłkowi, tak? E, tutaj, żeby było ciekawiej, mamy renesans benzyny, w tej chwili te samochody z benzynowymi silnikami są bardzo poszukiwane, a tutaj na tej pięknej listewce mamy 1.6 16V, co nam oczywiście mówi, że tutaj siedzi silnik 1.6 benzyna. Tam 107 koni bodajże. Także nie jest źle, mam nadzieję, że ten samochód uda się w miarę szybko i sprawnie sprzedać. On nie jest idealny, ale jednocześnie jest idealny pod niektórymi względami. Ja to auto kupiłem. Skąd ja to kupiłem? Z Półwyspu. Z Półwyspu Helskiego. Autko, jak widać, w takim fajnym, standardowym, granatowym kolorze, w ładnym lakierze, chociaż ten lakier na początku nie wyglądał tak ładnie. Może Wam tutaj gdzieś wrzucę taki filmik, jak ten samochód właśnie wyglądał, kiedy go kupiłem. Bo to było dość spore roboty. Trzeba było odgruzować środek tego auta, trzeba było lakier zrobić, korektę lakieru, żeby wyglądał tak, jak wygląda teraz. I co najgorsza, ja ten samochód kupiłem z niesprawnym sprzęgłem. I gdyby nie to sprzęgło, no to podejrzewam, że właściciele tego samochodu jeszcze by nie jeździli. Zresztą ja tego zakupu dokonałem już jakiś czas temu, bo teraz mamy marzec 2023, a ja ten samochód kupiłem 28 lub 9 października ubiegłego roku. Także trochę u mnie przestał. Niestety to uszkodzone sprzęgło, także trzeba było sprzęgło ogarnąć, trzeba było zawieźć do warsztatu, żeby to wszystko zrobić. Przy okazji, kilka rzeczy w zawieszeniu również wymagało natychmiastowej wymiany. Tam końcówki drążków były wymieniane. Co prawda, nie zorganizowałem klapki w kolor, jest czarna. No trudno. Tutaj mamy taką wgniotkę, której no, ja tego nie ruszyłem, nie mam skilla, żeby to ruszać. I jeszcze jeżeli chodzi o wgnioty ma w tym właśnie miejscu. Jestem co prawda dumnym posiadaczem zestawu PDR, takiego podstawowego za 5 czy 6 stówek, ze znanego portalu aukcyjnego, natomiast ni cholery nie nadaje się chyba do tego, nie potrafię tego używać lub też mam za słaby klej. Ale to już jest inna sprawa. Próbowałem coś tutaj zrobić, ale po trzech nieudanych próbach rzuciłem to wszystko i przyszedłem do rzeczy, na których znam się bardziej. Także sprzęgło zostało wymienione, autko stało jakiś czas. No, i generalnie trafiłem na. E, bardziej na mnie trafiono. Czyli właściciele tego samochodu trafili gdzieś na jakieś moje ogłoszenie, czy tam przez kogoś już nawet nie pamiętam, szczerze powiedziawszy. Przyjeżdżam, oglądam ten samochód. Wszystko fajnie pięknie. Oprócz tego, że nie podobał mi się wewnątrz. Zasyfiony, zaniedbany, niestety. Z zewnątrz również bardzo porysowany. Nie wyglądał tak, jak wygląda teraz, ale co mnie w tym samochodzie urzekło? Przede wszystkim. Lampy ma oryginalne, chociaż przede wszystkim może za dużo powiedziane, to jest jedna z takich fajniejszych rzeczy, nie były gdzieś wymieniane. Auto to nie posiada praktycznie na sobie korozji. Rdzy. No praktycznie tutaj nie oświadczymy. Są jakieś takie małe ślady, jak na przykład przy tej wgniotce, którą pokazywałam wam właśnie w okolicach tylnego zderzaka. Tam coś jest, ale to jest takie delikatne, a cała reszta samochodu prezentuje się właśnie w ten sposób. Zdrowe Nadkola, jedno, drugie. Tutaj, no tu na upartego, coś mogłoby być. Natomiast ja tutaj nie dokupiłem ani setki farby, żadnej zaprawki. Nie robiłem nic z tych rzeczy. Pokażę wam ten samochód od spodu, bo to jest jakiś mały I taki mały, ale bardzo, bardzo znaczący update. Ponieważ to, co wyglądacie. Jak widać zresztą po moim stroju, nagrywane było 2 miesiące temu, natomiast niestety wy oglądacie wersję beta, ponieważ tutaj miało być pokazane zupełnie coś innego. Nagrałem dwa filmiki, no i niestety wykasowałem nie ten, który powinienem wykasować, także oglądacie niepełną wersję, w której zabrakło tego. Zabrakło właśnie głównego pisma, którego w tej chwili co prawda też nie mogłem znaleźć, ale samo pismo otrzymane było z ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego. O nim Wam opowiem za chwilę, bo ta koperta to jest z takiego małego również update'u tej całej sprawy, e, czyli z pisma, które otrzymałem, niech sobie zerknę na drugą stronę, 24 kwietnia. I to dotyczy również tego samego samochodu. Także dobra, to sobie za chwilę obejrzymy, a tutaj mamy. Kopertę, która w sumie jest tylko takim trochę. Także, niech ta koperta posłuży za takie tło tego story time dorzucanego właśnie do filmiku. Samochód kupiłem, jak już wspomniałem, czy też wspomnę, 28 bodajże października 2022 roku. I po miesiącu, bodajże od czasu jak oczywiście kupiłem ten samochód tego samego dnia zrobiłem sobie ubezpieczenie, ponieważ mam taką możliwość, żeby sobie w aplikacji po prostu zrobić ubezpieczenie komisowe. E, okazało się, że 29 system zeskanował wszystkie polisy, czy tam też część polis i okazało się, że auto, które właśnie kupiłem Polisy tej nie posiadało. Czyli tak, ja go kupiłem 28, 28 od razu zawarłem polisę ubezpieczenia OC, ale okazało się, że uwaga, od stycznia ten samochód jeździł bez ubezpieczenia. No i teraz tak, ja oczywiście wysłałem odpowiednie pismo do ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego z kserokopią umowy zakupu tego właśnie pojazdu no, i myślałem, że już wszystko jest załatwione, wszystko jest z głowy, natomiast ci właściciele, ci państwo, bo jakby nie patrzeć na nich w tym czasie, spo, no spoczywał ten obowiązek wykupienia tego właśnie ubezpieczenia, dostali prawdopodobnie karę w wysokości 5800 zł, ponieważ ta kara przypadała mi, jako właścicielowi tego właśnie samochodu. Natomiast ja tego, tego obowiązku ubezpieczenia oczywiście dopełniłem. W momencie zakupu samochodu ubezpieczyłem to auto, a to, co działo się z nim wcześniej, no to to już była tak broszka kolokwialnie mówiąc, poprzednich właśnie właścicieli. Żeby było jeszcze ciekawiej, ja w momencie zakupu tego samochodu zgłaszałem im, że no, to co zauważyłem oczywiście w dokumentach, że tego ubezpieczenia nie ma. Dopytałem się, czy ono faktycznie nie zostało gdzieś tam zawarte, czy po prostu nie mają jakiejś polisy, jakiegoś papierka potwierdzającego zawarcie tego właśnie ubezpieczenia. No, i sprawdziłem sobie to też w systemie. No, pani powiedziała, że no, jeżeli to ich ma dotyczyć ewentualnie jakaś kara, no to oni są po prostu gotowi wziąć to na siebie i, i, i tyle. No, ja też ostrzegłem, że te kary są bardzo wysokie. Natomiast tutaj pani powiedziała, no zobaczymy jak to tam będzie, no i na tym się skończyło. No i co ja się mam kłócić? Bo rzuciłem też właśnie taką sugestię, że no może po prostu nie opłaca się tego samochodu sprzedawać, może trzeba to jakoś inaczej ogarnąć z ich strony, żeby po prostu nie mieli tam dalszych problemów. No ale w tym przypadku akurat klient nasz pan, chociaż ja bardzo, bardzo nie lubię tego właśnie powiedzenia. No i teraz tak, odesłałem tą umowę oczywiście e, skserowaną, do tego ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego i tego 28 jeszcze raz sobie sprawdzę, 24 kwietnia otrzymałem właśnie takie pismo updateowe. Zresztą treść mamy tutaj. No i w skrócie, żeby już tutaj nie czytać wszystkiego, no obowiązek zgłoszenia zmian prawa własności jest niezależny od okresu posiadania pojazdu, nie jest tożsame z jego przejestrowaniem. No i generalnie chodzi o to, że oni w bazie Cepik brak jest ciągłości w rejestrze dotyczącym jego właścicieli no Szkurde, Molek, po prostu jakaś kpina i porażka. Żeby było ciekawe, ja sobie jeszcze w tej chwili przed nagraniem sprawdziłem jeszcze raz. No i w Cepiku jak najbardziej jest odnotowany fakt, kupna przeze mnie samochodu. W sensie tam nie jest konkretnie powiedziane, że ja kupiłem ten samochód, natomiast jest adnotacja, że zostało zgłoszone zbycie i nabycie pojazdu. Ja to zrobiłem od razu, praktycznie po kupnie tego samochodu. Tam powiedzmy, e, w terminie, nie wiem, dwóch czy trzech tygodni. Jak to się dzieje, że po raz kolejny instytucja jakaś państwowa nie widzi czegoś, co jest w cypiku? No to nie mam pojęcia. Ostatni mój film, który wy tutaj widzieliście, no to też dotyczył poniekąd tego cypiku. No a teraz oni mnie proszą o dopełnienie obowiązku, który tak naprawdę został przeze mnie dopełniony, przesyłanie potwierdzonego urzędowo dokumentu do UFG lub elektronicznego potwierdzenia ze starostwa. Ja tego papierowo nie zgłaszałem. Zgłaszałem to wszystko e, przez internet. No i teraz, żeby było ciekawie, jak mam znaleźć to potwierdzenie, skoro ja od tego czasu z 20 czy tam więcej samochodów kupiłem, e, sprzedałem pewnie jeszcze większą ilość i teraz gdzie ja znajdę to potwierdzenie akurat, nie? Także ciekawostka, tak działa właśnie UFG. Także Państwo, którzy sprzedali mi samochód są prawdopodobnie w tej chwili jakieś 5800 zł w plecy, także nie był to jakiś najlepszy interes, no ale niestety są takie pewne rzeczy, których się nie pominie. A tutaj... Niestety, UFG jest strasznie bezlitosne. Um, a już nie psujmy sobie, bo to jest niedziela, kiedy ten wygrywam. Nie psujmy sobie niedzieli mówieniem o tym, co ja sądzę o UFG. Także lecimy dalej do oglądania tego samochodu i do zimy, jeszcze zimy. I teraz tak. Ja w ubiegłym roku posłałem na kasację chyba ze trzy takie Steniki, dwa zresztą od siebie z placu, ponieważ już nie chciało mi się e, koszty robocze. Przerosły po prostu te samochody, jeżeli chodzi o korozję, jeżeli chodzi o progi. A tutaj przede wszystkim coś, co jest takim białym krukiem, czyli te nakładki, których praktycznie już żaden taki stenik nie ma. Jeżeli Wasz ma, no to przepraszam z góry, ale ja się z tym bardzo rzadko spotykam. I tak właśnie wygląda, wyglądają progi. Tak wygląda podwozie tego samochodu. Może uda mi się gdzieś tam pokazać. On jest naprawdę w super stanie. Pokażę Wam z drugiej strony, tu dla odmiany od tyłu bardziej. Tutaj mamy też jakieś małe odpryski, ale nic się z nimi nie dzieje. Mówię totalnie nieruszany samochód. I tak wygląda drugi próg. I podwozie. Poza tymi wgniotkami jedną i drugą, fajne auto. Słuchajcie, czy. W... Często się widuje auta z 2002 roku w takim stanie. No to już jest chyba coraz rzadsze zjawisko. Tym bardziej, że tutaj mamy dość prosty samochód, który faktycznie wymagał wymiany tego sprzęgła. Sprzęgło już nie żyło. Tak samo, jeżeli chodzi o zawieszenie, jakieś dwie końcówki były wymienione. Co tam jeszcze gumy na łączniku stabilizatora? Bo tutaj się gumy, o ile dobrze pamiętam, wymienia. Coś tam jeszcze. No i w ten sposób mamy taki właśnie. Samochód, tak właśnie w sceniku wygląda komora silnika, tutaj nie ma za dużego szału, wiadomo, te silniki już są dostępne od tak długiego czasu, że pewnie sporej części osób one się opatrzyły, także nie mamy tutaj żadnego wow, żadnego V8, tylko zwykłe 1, 6, 1.6, 16-zaworowe, w benzynie i generalnie silnik suchy, jak widać, co mam nadzieję, że widać, rurka, jest jaka jest, wygląda dość śmiesznie, natomiast tutaj niestety pod maskę dostał się jakiś zwierzak, co zresztą widać choćby po tych śladach. Obgryzł jakaś prawdopodobnie... nie wiem zresztą co tutaj było, ciężko powiedzieć. Także coś tutaj się dostało, całe szczęście nie ma tutaj jakiegoś dużego spustoszenia, także trzeba było wymienić ten właśnie element. No i generalnie tyle. Jeżeli chodzi o rozrząd, no to tutaj mamy dość ciekawą sytuację, ponieważ faktycznie jeszcze 20 tysięcy kilometrów wedle tej wlepki powinien przejeździć, czyli podejrzewam, że gdzieś do końca roku, ponieważ jeżeli tutaj faktycznie ostatnia wymiana była w 2018, no to te 5 lat, no to jest akurat. I wcześniej wymieniane był w roku 2013, czyli po sprowadzeniu do kraju. Z ciekawostek, lampy w tym aucie prawdopodobnie są oryginalne. Bo tutaj nawet mamy numerki, tak? Czyli tutaj mamy 89002987, a tu mamy końcówkę 88, czyli po numerach one się zgadzają. Zresztą nie wyglądają jakby kiedykolwiek były tutaj odkręcane. Tak samo jeżeli chodzi o ten cały pas przedni, wszystko tutaj wygląda oryginalnie, jak zresztą reszta blacharki w tym właśnie samochodzie bo pomimo tego, że tutaj wiadomo, są jakieś przybrudzenia, jakieś przykurzenia, no to to auto i tak prezentuje się całkiem fajnie. Jeżeli chodzi o to pęknięcie, niestety praktycznie standard, bo tutaj nawet, żeby się dostać do korka w wlewu oleju, no to trzeba to ściągnąć i ktoś widocznie tutaj użył zbyt dużej siły. Te fabrycznie przyciemnione szyby też naprawdę robią robotę, zwłaszcza do takiego lakieru. Wygląda całkiem spoko. I to jest w gratisie, w sensie dla mnie w gratisie, nie wiem czy właściciel ten pierwszy za to dopłacał. Środek niestety w tej chwili, no wiadomo, jest ciemno. Co tutaj na pewno jest do zrobienia? Podsufitka. Ona wisi, wygląda niefajnie, nieestetycznie. Jest do wymiany, chyba że ktoś będzie chciał po prostu sobie tak jeździć. No to dlaczego nie? Eee, także tak wygląda tapicera. Tapicerka jest półskórzana, czyli bardzo fajna sprawa, bo nie jest to ani typowa skóra, ani też materiał. Dla mnie było lepiej, mniej prania na pewno. Co tutaj mamy jeszcze? Oczywiście te fabryczne schowki Ojen, ale ciemnica. Nie wiem, czy coś zobaczycie: schowek jeden, tam jest schowek drugi. Zaraz Wam to pokażę z drugiej strony. Tu niestety również światła brak, ale jak pokazywać, to pokazywać. Także fotele, wszystkie osobiście, o, o, osobiście oczywiście um, regulowane osobno. Jeden, drugi, trzeci, także taki dość ciekawy, fajny rodzinny samochód. Tutaj również mamy schowek w podłodze. Co tutaj mamy jeszcze? Gdybyśmy sobie tutaj poskładali fotele, chociaż nam nie chcę aparatu przytrzasnąć, to oczywiście ten się składa w taki mini stoliczek, chociaż to akurat jest taka. Każdy powinien znać w sumie ten samochód. Fotele są fajnie składane, za to szanuję te styniki, bo można sobie je naprawdę dość szybko wypiąć i dzięki temu mamy całkiem pokaźną przestrzeń, bo bez tych foteli tego tylnego właśnie rzędu no to tej przestrzeni jest całkiem sporo. A gdybyśmy na przykład chcieli sobie coś dłuższego przewieźć, no to jeszcze pozbywamy się fotela pasażera i wtedy jest po długości więcej miejsca. Ale to już jest bardziej do tego modelu, a nie konkretnie do egzemplarza. Tu oczywiście też schowek. Schowek też jest pod środkowym i pod tym z drugiej strony. Oczywiście pod fotelami. Z tym środkiem to Wam powiem, jakoś tutaj chyba niespecjalnie poszalejemy. Ze względu właśnie na to światło. Tak wam go pokażę, jak wygląda w tej chwili. Jest w miarę czysty. Nie jest to może szczyt moich możliwości, ale też niektóre rzeczy po prostu jest czasami przerost formy nad treścią. Ja też za bardzo się tutaj skupiam na jakichś detalach. Czas leci, pieniądze uciekają, i wiecie, dla mnie z ekonomicznego punktu widzenia robienie niektórych rzeczy po prostu jest niepotrzebne. Ale gdzieś czasami mnie kusi, żeby doprowadzić to jak najbliżej perfekcji. Tutaj roboty było całkiem sporo. W tej chwili wygląda tak jak wygląda, czyli wstydu nie ma, w każdym razie ja mógłbym takim samochodem jeździć. To jest zresztą taka moja wewnętrzna dewiza, że kupuje się samochody. No to zabrzmi teraz jak TFON Turbo, tak? Ale nie samochody, którymi nie mógłbym się jeździć, bo ja strachu jakoś za bardzo nie mam w sobie, ale takie, które którymi ja mógłbym sobie śmigać i na co dzień po prostu jeździć z punktu A do punktu B bez jakiegoś wstydu. Także tak to właśnie jest. Co tu mamy jeszcze? Schowek jeden, nawet nie połamany, bo to też jest różnie. Schowek na rękawiczki, wersja Expression. Tu był syf. Tu naprawdę było wszystko. W tej chwili ten schowek wygląda tak, czyli jest OK. Na wyposażeniu tego samochodu mamy oczywiście skrzynię piątkę, klimatyzacja typu Klimatronik, czy działa, nie mam pojęcia. Radio na CD, sterowane z kierownicy, szyby w prądzie z przodu, lusterka elektryczne, poduszki powietrzne, ABS. Kontrola trakcji, chociaż w tym momencie chciałem koła wymienić bo mam jeszcze drugi komplet takich fajniejszych. Całe szczęście zrobiłem to po przeglądzie i prawdopodobnie gdzieś ruszyłem jakiś czujnik, także, znaczy jakiś, no, któryś właśnie z tych dwóch, bo, nie, bo okazało się, że te koła mi niestety nie pasują tak idealnie i zostało tak jak jest. Także mam nadzieję, że uda mi się jeszcze ten czujnik jakoś ranimować bądź też wymienić oczywiście. Podłokietnik też nie jest połamany. No tak wygląda ten samochód. I druga strona wygląda właśnie tak. Tu całe szczęście czysto. Puskurzona tapicerka, tak jak wszędzie. Ten fotel kierowcy jest już trochę tutaj ugnieciony, ale ta, ta skóra jest też z takiej, wiecie, no ta świnia, z której pochodzi ta skóra, no to była taka bardziej plastikowa, taka trochę z tej podejrzewam, niż jakaś yy, wypasiona. Także jest jak jest. Wizualnie jest ok, bo akurat jeżeli chodzi o to, no to to jest częsty defekt w tych właśnie samochodach ile on tutaj ma przebiegu na chwilę obecną bo to by pewnie Was też ciekawiło według licznika kluczyków mam całkiem sporo do niego, chyba z 4 plus jeszcze taką właśnie surówkę jedną jest tego trochę też jest to w miarę rzadkość, a i podświetlenie zegarów muszę jeszcze naprawić bo to nie działa i nie jest to nic fajnego włączcie się, 267 tysięcy Tą butrę pokładową jeszcze ma, zapomniałbym, a to są ważne rzeczy, temperaturę pokazuje, jakby nie patrzeć.